W Platformie rozmawia się o przywództwie Grzegorza Schetyny, a minister Budka zgłosił się na ochotnika. Myśmy mieli wybory w partii kilka lat temu i było kilku kandydatów. Na samym końcu tym kandydatem jedynym został Grzegorz Schetyna, więc wszyscy ci, którzy dzisiaj mówią, a Grzegorz Schetyna to jest zły pomysł, no to ja mówię tak, to mogli te kilka lat temu wziąć udział w wyborach i z Grzegorzem wygrać. Przed nami kolejne wybory, tuż po początku 2020 roku będą wybory w partii. Tak już się składa, że szefa partii wybiera cała partia, wszyscy jej członkowie i myślę, że takie darcie szat dzisiaj jest absolutnie przedwczesne. No, mamy różne doświadczenia. No, Jarosław Kaczyński też przegrywał 8 wyborów pod rząd i nikomu nie przyszło do głowy się zastanawiać, czy on powinien być zastąpiony przez kogoś innego. Także myślę, że... Ja uważam, że Grzegorz Schetyna jest dobrym szefem partii. Udało mu się po pierwsze zbudować pierwszą koalicję do wyborów europejskich. Teraz udało mu się zbudować koalicję do wyborów parlamentarnych, co nigdy nie jest łatwe. Udało mu się to zrobić. To nie jest tak, że jesteśmy partią, która spadła z 60% do 2%. No, jesteśmy drugą siłą w parlamencie. Razem z PSL-em mamy większość w Senacie, więc ja mam poczucie, że tutaj coś w tym życiu politycznym się przełamało i absolutnie nie uważam, że tutaj natychmiast trzeba jakieś wykonywać ruchy, tym bardziej, że ja kontrkandydatów specjalnie na horyzoncie nie widzę, to znaczy absolutnie nie. I zupełnie żadnego innego kandydata? Ja w tej chwili zastanawiam się, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie. To, co będzie bardzo ważne z punktu widzenia opozycji, to jest, kto będzie naszym kandydatem na prezydenta. I jest pytanie. Marszałek Kidawa-Błońska dzisiaj już widać, że się zrównuje w rankingach z Andrzejem Dudą, więc potencjalnie jest bardzo dobrym naszym kandydatem na kandydata. Tak, moim zdaniem tak, no ale to są takie moje odczucia dzisiejsze, ale to wszyscy będziemy decydować o tym, kto tym kandydatem będzie. Pewnie, bo tak to jest sytuacja, która zawsze jest wymuszana przez taką pragmatykę polityczną, no, że każde ugrupowanie wystawia swojego kandydata na prezydenta i ta pierwsza tura jest tak naprawdę pokazaniem siły poszczególnych ugrupowań, a dopiero ta druga tura jest tym ostatecznym bojem o to, kto zostanie prezydentem, więc jeszcze z jednej strony czasu niewiele, ale z drugiej strony jeszcze wystarczająco dużo, żeby rozsądnie wybrać naszego kandydata na prezydenta.